2, 1, 0. All engines running. Wiem, że wielu z Was ma swoje zdanie na temat tego, czy faktycznie doszło do lądowania na Księżycu amerykańskich astronautów Neila Armstronga i Buzza Aldrina. Ale dziś przyjmijmy oficjalną wersję wydarzeń, która mówi, że 20 lipca 1969 roku astronauci Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin zostali pierwszymi ludźmi, którzy najpierw zlądowali, a później chodzili po powierzchni Księżyca. Jest o tym wydarzeniu sporo oficjalnych publikacji, książek i filmów, ale są też mniej znane informacje, które przekazali owi astronauci na tematy, które nas jako ludzi z otwartymi umysłami interesują, i właśnie o tych tematach będzie dzisiejszy odcinek. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Sektor Tajemnic. Tajemnica lądowania na Księżycu. Co naprawdę widzieli astronauci. Mam nadzieję, że uznasz ten film za wartościowy, a wtedy już sam dobrze wiesz, w jaki sposób mi za to się odwdzięczyć. Nie przedłużając, po krótkim intro zapraszam na film. Było jedno wydarzenie w czasach zimnej wojny, które równie interesowało ludzi zgromadzonych wokół NATO i Układu Warszawskiego. Ba, tym wydarzeniem żył ówczesny cały świat. 20 lipca 1969 roku astronauci Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin w misji oznaczonej kryptonimem Apollo 11 ziścili odwieczne marzenie człowieka i postawili jako pierwsi stopę na Księżycu. Wiemy nie od dziś, że transmisja z tego właśnie wydarzenia nie była w pełni otwarta dla wszystkich widzów. NASA wiele rzeczy utajniła, chociażby z tego powodu, żeby nie mówić wszystkiego, co tam zobaczyli i zbadali swoim największym konkurentom w podboju kosmosu, czyli Związkowi Radzieckiemu. Nie po to ułożyli bardzo duże środki finansowe, żeby oddać je za darmo na przykład Rosjanom. To był jeden z oficjalnych powodów. Drugim powodem mogłoby być na przykład to, że w transmisji na żywo nagle pojawiłby się jakiś statek kosmiczny. Co wtedy? Co wtedy powiedzieć opinii publicznej? Dlatego transmisja nie była na żywo tak naprawdę i dlatego była częściowo okrojona. Można powiedzieć, że w tamtych czasach zimnej wojny to normalne podejście i prawdopodobnie w dzisiejszych czasach podobnie by też było. Zapraszam na według mnie bardzo ciekawy materiał źródłowy, w którym jest powiedziane, co tak naprawdę tam się zdarzyło, a w zasadzie co przed opinią publiczną zostało ukryte. 20 lipca 1969 roku astronauci Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin zostali pierwszymi ludźmi, którzy chodzili po powierzchni Księżyca. Ich misja, znana jako Apollo 11, była historycznym osiągnięciem ludzkości i kamieniem milowym w wyścigu kosmicznym między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Jednak kilkadziesiąt lat po historycznym lądowaniu na Księżycu spekulowano, że Buzz Aldrin, jeden z astronautów misji, mógł zobaczyć coś niezwykłego podczas swojego pobytu na Księżycu. W szczególności zasugerowano, że Aldrin mógł widzieć kosmitów podczas chodzenia po powierzchni Księżyca. Aldrin podobno powiedział o swoich doświadczeniach w wywiadzie telewizyjnym w 2005 roku. W tym wywiadzie Aldrin powiedział, że widział obiekt w kształcie litery L poruszający się przed nim, gdy statek kosmiczny Apollo 11 znajdował się około 200 tysięcy kilometrów od Ziemi. Aldrin opisał obiekt jako bardzo jasny i w kształcie litery L i zasugerował, że mógł być to sztuczny satelita nieznanego pochodzenia. Później w wywiadzie dla programu radiowego Coast to Coast AM w 2014 roku Aldrin mówił o możliwości kosmitów na Księżycu. Widziałem na Księżycu rzeczy, które są trudne do wyjaśnienia, powiedział Aldrin. Mogą być naturalne, mogą być sztuczne, mogą być po trosze jednym i drugim. Należy jednak zauważyć, że chociaż Aldrin mówił o dziwnych obiektach, które widział na Księżycu, nigdy kategorycznie nie twierdził, że widział kosmitów. Ponadto w oficjalnych oświadczeniach NASA wielokrotnie zaprzecza, że istnieją jakiekolwiek dowody na istnienie życia pozaziemskiego na Księżycu lub gdziekolwiek indziej w Układzie Słonecznym. Co Aldrin miał na myśli, mówiąc o rzeczach trudnych do wyjaśnienia? W wywiadach, o których mówił o trudnych do wyjaśnienia rzeczach, które widział na Księżycu, Buzz Aldrin nie wyjaśnił, o jakich obiektach lub zjawiskach mówi. Możliwe jest jednak, że odniósł się do pewnych obserwacji lub anomalii, które zostały zgłoszone w związku z poprzednimi misjami księżycowymi. Materiał źródłowy zaczerpnięty z grupy facebookowej Sektor Tajemnic. Link do naszej grupy znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Jak słyszymy w tym materiale, Aldrin wprawdzie widział jakieś dziwne obiekty w pobliżu Księżyca, ale nie daje 100% deklaracji, że było to coś, co pochodziło z innej cywilizacji czy innej planety. Coś, co pochodziło od kosmitów. Jednak opis obiektu latającego jest dość typowy dla doniesień o statkach kosmicznych, tak zwanych UFO. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że ci ludzie mogli mieć narzuconą klauzulę milczenia na to, co zobaczą w tej wyprawie. Ze względu chociażby na właśnie agresywną politykę Układu Warszawskiego. Albo może po prostu jakaś organizacja, i tu niekoniecznie musiała być to NASA, miała im nakazać milczeć w sprawach, które są uważane przez opinię publiczną jako tematy tabu. Oczywiście ponownie tu mowa o UFO. Historia UFO połączona z wyprawą Apollo 11 mogła po prostu wizerunkowo źle wypadać. Oczywiście nawet nie rozważając tego, czy to była prawda, czy nie. Czy Aldrin widział tam naprawdę statek UFO, czy po prostu jakąś satelitę, albo może mu się coś przewidział. Dlatego wydaje mi się, że o wszystkim, co związane z UFO, zostało zakazane im opowiadać. Ale jak widzimy z poniższego materiału, Aldrin jednak powiedział trochę za dużo na niektóre tematy, a może raczej za mało. Czy Aldrin powiedział wszystko, o czym wiedział? Jestem jak zwykle ciekaw, co wy o tym sądzicie. Czy astronauci widzieli coś więcej? A może to wszystko to jedna wielka mistyfikacja i tak naprawdę nikt na Księżycu nie zlądował? I w końcu, jeśli doszło do tak spektakularnego sukcesu podboju kosmosu, dlaczego nie powrócono na naszego naturalnego satelitę ponownie? Czy ktoś bał się tego, co tam zauważono? I może nie chcieli tym stworzeniom wchodzić w drogę? Jedno jest pewne, tak jak wyprawę na Księżyc można ogłosić jednym z największych osiągnięć człowieka, tak jest dużo niedomówień i tajemnic związanych z tym wydarzeniem. Jak naprawdę to wszystko wyglądało, jeśli doszło do faktycznego lądowania na Księżycu, co widzieli astronauci, oprócz tego, co powiedzieli w oficjalnych wystąpieniach. Jak zwykle czekam na wasze komentarze w tej sprawie pod filmem. Mam nadzieję, że nie zabraknie was w kolejnym odcinku, który jak zwykle w każdy wtorek i piątek. Niech moc będzie z wami. Cześć!